Naszym gościem jest nowy zawodnik GKS-u Tychy, Artur Pląskowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno było przekonać do siebie trenera? To znaczy z mojej strony ciężko to powiedzieć, bo to trener oceniał. Ja robiłem swoje w każdym meczu, starałem się udowadniać, że zasługuję na szansę i myślę, że udało się na tyle, że dzisiaj właśnie ten kontrakt został podpisany. Ale już kiedyś trenera Kieresia udało ci się przekonać, bo kiedy grałeś w Rakowie Częstochowa, a on trenował GKS Bełchatów, bliski byłeś transferu. Tak, to znaczy no, do mnie te informacje doszły tam troszeczkę później. Wtedy akurat trener Brzęczek w Rakowie Częstochowa powiedział mi wprost, że nie mogę odejść z klubu, bo mieliśmy walczyć o awans. Niestety tam awansu nie udało się wywalczyć, ale no, jak widać, no, teraz po jakimś czasie jednak się z trenerem Kieresiem spotkamy w jednym klubie. Teraz w okienku transferowym były propozycje z innych klubów, czy ta oferta GKS-u była najbardziej korzystna? To znaczy w sumie oferta z GKS-u pojawiła się od razu, jak dowiedziałem się, że mogę zmienić klub, także to był taki pierwszy jak gdyby no, sygnał, gdzie od razu przyjechałem na trening, testy, sparring i, no, i już tak zostało. Było zainteresowanie z innych klubów, ale no, jak już przyjechałem tutaj, to wszystko mi się spodobało, zdecydowałem się tutaj zostać i powalczyć dla GKS-u. Najbardziej to chyba spodobał się stadion, no i kibice, no, którzy wspierają drużynę najlepiej jak tylko mogą. Tak, no wiadomo, stadion robi wrażenie, zasługuje na to, żeby tu grała wyższa liga niż druga. Ja sam wcześniej też grałem tutaj z Nadwiślanem. No wiadomo, wszystko zrobiło wrażenie, stadion, kibice, byłem także na meczu jako kibic i też bardzo mi się podobało, więc myślę, że sama przyjemność grać na takim stadionie przy takich kibicach. Początki tutaj w Tychach łatwe na pewno nie były, bo trener Kiereś po pierwszym sparingu chciał ci nawet podziękować. No tak, to znaczy ciężko ocenić ten sparing, bo był rozgrywany w naprawdę trudnych warunkach, na śniegu, w Kluczborku i no, trener zdecydował, że chce dać mi szansę zobaczyć w następnych sparingach przy lepszych warunkach, tak, do grania. I no, cieszę się, że udało się szansę wykorzystać. Kogo już znałeś w GKS-ie? Z kim masz najlepszy kontakt? No, w GKS-ie znałem wcześniej z Gwarka Zabrze, z juniorów jeszcze ze szkoły, Mateusza Mączyńskiego, Roberta Dymowskiego, także oni na pewno mi pomogli tutaj w wejściu do szatni. No, z wieloma chłopakami mierzyłem się jako przeciwnik na boisku, tak, na przykład nie wiem, z Tomkiem Boczkiem czy z Danielem Tanżyną często żeśmy się spotykali, oni grali jako obrońcy, ja jako napastnik i często przeciwko sobie tam występowaliśmy. No tak samo teraz wiadomo, że tu poznałem już praktycznie całą drużynę, także myślę, że będzie z aklimatyzacją, nie będzie problemów. A jak byś scharakteryzował GKS Tychy? Bo mamy tutaj w składzie zarówno zawodników doświadczonych, jak i nieco młodszych. No tak, jest wielu zawodników, którzy sporo już w piłce osiągnęli, tak? I wiedzą, jak się odnosi sukces, jak walczyć o najwyższe cele. I myślę, że takie doświadczenie na pewno pomoże w walce o ten cel, jakim jest awans. A jeśli chodzi o młodzież, to widać, że szkolenie na pewno też jest na dobrym poziomie i jest spora grupa właśnie młodych chłopaków, którzy dopiero wchodzą do drużyny, ale też wydaje mi się, że pokazują naprawdę wysoki poziom. Ile Artur Pląskowski zdobędzie bramek? Ile chce? Chcę zdobyć jak najwięcej. Myślę, że 10 to by było takie już naprawdę duże osiągnięcie, ale no myślę, że każda bramka będzie cieszyć i w zależności od tego, ile będzie szans na grę, tyle na pewno ja się będę starał odpłacać jak największą ilością bramek. No i tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.